Cześć, słuchajcie, piękna wiosna, zielono w ogródku. Przyszedł czas, żeby odpalić robota koszącego. No i standardowo u mnie problem, zaraz wam pokażę jaki. Migającą niebieską diodą. I to jest przerwany obwód zewnętrzny. Pewnie jakiś inny sygnał będzie, jeśli będzie przerwany obwód ten doprowadzający. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak poradzić sobie z problemem przerwanej linii przy robotach koszących. Często zdarza się, że gdzieś przy wertykulacji przerwiemy ten drut, mogą też gryzonie go przegryźć. Pokażę wam zaraz, jak sobie poradzić z tym problemem w bardzo prosty sposób. No i tak, będzie nam potrzebne jakieś przenośne radio. Ja z takiego starego boomboxa garażowego odkopałem gdzieś tam. Teraz potrzebujemy ustawić falę. Czyli mamy krótkie, FM i średnie. I na tych średnich falach teraz pokażę wam, jaki jest sygnał od przewodu. Tutaj gdzieś mam przewód. Zobaczcie, przy samej stacji. Tak, tutaj gdzieś mam przy tych kamieniach też słychać, tak? Czyli tak naprawdę możemy dokładnie, zobaczcie, kawałek dalej już nie. Ale teraz, żeby znaleźć, czy to jest po tej stronie, czy po tej, musimy odłączyć jedną ze stron. Ja sobie tutaj podłączę sobie tą prawą stronę. Tak, teraz mam tą prawą odłączoną. I teraz zobaczycie, że jak przyłożę gdzieś w tym miejscu to radio, to pewnie nie będzie sygnału. Tutaj mam silnik bardzo. A tutaj już praktycznie nie mamy. Czyli teraz musimy krok po kroku po prostu po całej działce chodzić. Tutaj mamy. I zobaczcie, miejsce chyba znalezione. Tu mniej więcej. No, widać wyraźną różnicę. Patrzcie, parę kroków. Dobra, pobawimy się, żeby jak najdokładniej znaleźć to miejsce. Tu jeszcze jest sygnał. Tutaj ten sygnał słabnie, czyli ja stawiam, że to gdzieś będzie tu. Dobra, gdzieś w tym miejscu musimy szukać. Nie pamiętam, gdzieś taka odległość była.
teraz drut i wychodzi. Widać? Możemy sobie wyłączyć i teraz widać. I tu mniej więcej gdzieś powinna być. Powinna być ta druga końcówka. O. Dobra. Mamy to. Dobra, miejsce uszkodzenia zlutowane, koszulka termokurczliwa. Zakupujemy ten kabel i idę sprawdzać, czy to wszystko działa. Dobra, jeśli wszystko dobrze zrobiłem, podłączamy te wtyczki do stacji i za chwilę powinno nam się zaświecić zielona. Jest, jest, pełen sukces. Odpalamy kosiary i sobie działa dzisiaj.